się Jarek, potem mi ten Rita, Jarku. Tam to byśmy się nie słyszeli. Bardzo ładnie się rozbierał, chwilami to było 5-9, 5-9, no. Poprowałeś mi te słuchaj, jak stacja lokalna. No ja Cię odbieram, Jarek, oczywiście to jest Papa Delta. Czekaj, czy ja nie spalę teraz? Albo 01, albo 03. Zawsze mam problem z Tobą, Jarek. To zaraz mnie poprawisz. Odbieram Cię na 5-5. Na 5-5, bardzo ładnie, czysto, czytelnie. Dużo, dużo lepiej jak ostatnim gdzieś tam razem, gdzie jakoś tak propagacja jakaś nie była łaskawa, Jarku, także tym razem jest dużo lepiej, no i nagrywam to, tak samo będziesz mógł się odsłuchać. Mówiłeś, że nie masz za wiele okazji, żeby się odsłuchać, także pozwoliłem sobie włączyć i nagrywam. Także proszę, Jarek, do Ciebie, popraw mnie, jeżeli chodzi o znak, czy to jest Papa Delta 01 czy 03, Jarek, proszę. No Jarku, mój znak 01, ja jestem pierwszy, że potem chyba to w naszej okolicach. I tam później dołączyli, także ja mam 01. Fajnie, więc to powiedział, że się spożywa taka pora, no nie wiem, późna wieczorowa, bo w końcu to jest u nas jest duża ta sesja. I to jak to było wczoraj u mnie ze słońcem o tej porze na wiosnę. Z tym, że wczoraj była to akurat Italia, polski budżet we Włoszech, a dzisiaj to ta sesja jednak tyle. Bardzo miło z tego powodu, to wczoraj tyle. Okej, dziękuję serdecznie. Przepraszam Cię, Jarek, tutaj mam lokalne QRM-y. Okazało się, że mój syn jeszcze nie śpi, także jestem zdziwiony mocno. No widzisz, no tak to jakoś się wychodzi. No teraz nawet mi się gdzieś tu zapaliłeś mi siódemkę, także bardzo, bardzo fajnie. Taka zwariowana ta propagacja. Wczoraj też Polskę słyszałem aż do godziny 22.20, to już mówiłem, czyli 23.20 waszego czasu. Ostatnie QSO, które nawiązałem ze Środą Śląską, ze stacją, czy teraz nie pomylę się, Zulu Tango 517 z Krzysztofem. Także też miła rozmowa była. No i bardzo się cieszę, że ta propagacja przychodzi wieczorem, że mam okazję sobie porozmawiać. Wiem, że tutaj jest parę osób, które by wolały, żeby była do południa. Mówię tutaj o Krzyśku 115. Także no szkoda, że nie może obdarować nas, wiesz, i do południa, i wieczorem, to wtedy by był Wilk syty i owca cała. No, ale wiem, że tam Krzysiek się uzbroił w ciężarówce, ma tam radio, także pewnie też można go teraz usłyszeć, jak nadaje z ciężarówki z pracy. Proszę, Jarek, do Ciebie. No, powiedziałem, że na 29 dywizjon też przyjdzie pora. Dzisiaj przez chwileczkę, tam gdzieś około 20 z minutami, przez chwileczkę taki kolega wybywał z 29, ale to było dosłownie parę minut. Nie wiem, być może to tylko u mnie, bo u nas przyszła burza, dosyć taka dość poważna, z tym, że pielne były obok nas, nie z nas, ale być może przez to były duże zakłócenia i go tam później nie odbierałem. Tak, to powolutku się otwiera, Stany uciekły, przyszła Europa. Była dzisiaj, powiem Ci tak, że dzisiaj wyznałem łączność z Holandią, z Belgią, Anglii miałem w trzech miejscach. Norwegia to mnie słyszała, widocznie byłem za kiepską stacją, miał ciekawce. A i jeszcze była Szwecja, to się rzadko zdarza, ja rzadko odbieram Szwecję, przynajmniej widocznie tam jest dużo mało Polaków i dlatego to jest takie, że nie inaczej. Anglia, Anglia przychodzi późno, bo no, dla wytrwałych, no to same polskie, że jeszcze się powtórzę z pojedynczej kolegą. Powiem mi tak i Fabian, i tak na pewno się troszkę dziwią, że o tej porze i jeszcze się dorwałem. Proszę do Ciebie. No właśnie, tam piecuchy z Fabianic pewnie już śpią. gdzieś tam widziałem jakieś filmy właśnie nowe z tego Juska, ale jeszcze nie zdążyłem odsłuchać. Trochę nawał roboty w domu. Nie mam czasu, przychodzę z pracy. Tutaj ryję, wiesz, kuchnię. Robimy jakiś taki remont kuchni, także po prostu wszystko to, co stare, zrywam. Kafelki ze ścian, szafki demontuję. No i przychodzi tu ekipa w poniedziałek i będą robić od nowa. No, ja się za to nie zabieram, chcę mieć porządnie zrobione, wiesz, także tak to wygląda. No i
widzę, że zaczynam się plątać już troszkę. No i mówię, że no, nie było czasu do oglądnięcia tych filmów, ale dzisiaj może przy piątku już wieczorem kawkę sobie jeszcze zrobię i tak posiedzę pewnie gdzieś do pierwszej, także do pierwszej w nocy, także sobie pewnie odsłucham te wszystkie wasze nagrania nowe, których nie udało mi się odsłuchać. A ja ci powiem, że Szwajcaria też u mnie zawitała dwa razy z tą stacją Delta Kilo Charlie, chyba jeden czy jeden, rozmawiałem też dwukrotnie, także też jestem zadowolony, bo no, takiej łączności to ze Szwajcarią jeszcze nie udało mi się nawiązać i no, jest rzadkim gościem Szwajcaria tutaj u nas na Wyspach, także tak samo Niemcy, rzadka gratka, że tak powiem. A też się udało już dwukrotnie odnośnie, to znaczy na tej letniej propagacji już porozmawiać z Niemcami, proszę, czyli te krótkie odbite no jednak się tutaj zdarzają i tylko trzeba po prostu często być na radio i monitorować, tak samo jak piękna odbita z 29 Dywizjonem, z Krzysztofem miałem piękną łączność, tam nawet film na moim kanale YouTube'owym jest, także bardzo, bardzo fajnie, po prostu, no mega, po prostu mega odbicie, mega łączność, dzieli nas dystans około 500, może 600 kilometrów, także takie kurcze odbicia też się zdarzają, tylko szkoda, że takie duże QSB jest na częstotliwości, no ale cóż, musimy się chyba do tego przyzwyczaić, już chyba ta propagacja szybko nie wróci, co była w zeszłym roku, że się rozmawiało z sygnałami 9+, i można było rozmawiać godzinami. Proszę, Jarek, do ciebie, Papa Delta 01, z tej strony Foxtrot 004. No nie, słuchaj, Jarku, na razie to nie ma co narzekać, no otworzyło się już od 2 tygodni, w razie jest coraz lepiej, coraz więcej stacji. Był taki marazm, no generalnie, jak nic się nie działo, to było czuło, że osobnie, że niby tam były osoby nasłuchujące, a teraz jak się otworzyło, to wszyscy stali się bardziej aktywni. Czas na zmianę, każdy to zmienia, poprawia. Zresztą najlepszym przykładem jest chyba właśnie 115. No dawno go tam nie słyszałem, bardzo dawno. Częściej przez telefon i jeszcze z radio, ale to się pewnie też zmieni. Słońce też pójdzie wyżej i tak jak byłoby w zeszłym roku, to przecież to było właściwie pod koniec roku. Tam mamy tam październik, listopad, to się rozmawiało codziennie po kilka godzin. On pracował po południu i jadąc przed pracą i jadąc, jak on jechał, to się rozmawiało. I samochodu, i z bazy. Także wszystko jest bardzo wytrwałe, że się tych łączności jednak narobi. I o różnych porach dnia i nocy można powiedzieć. No, zobaczymy, co będzie do południa. Nie, do południa to reguły sobie mobila. Zobaczymy, co nam to dzień przyniesie. Jak na razie nie narzekam, bo to ostatnie twoje ręce to byłeś tu u mnie na dobre 9 S-ów. To się bardzo, bardzo rzadko zdarza. To też stacje lokalne u mnie wypalają. Ten mój S-meter jest bardzo leniwy, ale może jest No słuchaj, no coś w tym musi być, masz fajne radio, z tego co pamiętam to jest ten Jesu z takim fajnym wyświetlaczem, bardzo mi się ono podoba, także no u mnie wypalasz tu siódemkę, nawet przez chwilę to była taka stała siódemka, że w ogóle nawet nie zmniejszało się, tylko stało na Santiago 7, no i modulacja oczywiście na 5, super, także będziesz mógł sobie odsłuchać, zobaczyć jak to leci. No dobra, słuchaj Jarku, aha, powiedz mi jak tam u Ciebie z pogodą, jeszcze, ja Ci powiem, że u nas dosyć ciepło jest, taka odczuwalna temperatura 18 stopni, ale nie wiem czy słyszałeś, mówiłem, że zaczęło padać, tak pada już chyba od godziny czasu, rzęsisty deszczyk, przynajmniej tak słyszę, bo no ja jestem w takim oszklonym pomieszczeniu i mam z tworzywa dach, wiesz, z takich paneli z tworzywa, no i tak walą tę kropę w to tworzywo i wydaje mi się, że tak dosyć porządnie pada, no także noc mamy mokrą, proszę do Ciebie Jarek, Papa Delta 01, Foxtrot 003, 4, przepraszam. Bardzo gorąco, bo temperatura mi wysiedliła w samochodzie około godziny tam 13:31 stopni i nawet żałuję, bo ustawiłem za mocną klimatyzację i tak generalnie też mi tam w uszy się odeszło delikatnie, ale pogoda była bardzo słoneczna, temperatura wysoka po południu gdzieś koło godziny tam
18 i nie weszło więc burza, ale to poszło mokiem i nas właściwie ominęło. Te tyle tu nas nie biły, popadało odrobinkę tylko. Większy deszczyk poszedł tam właśnie dla Papatango 08, 09, gdzieś tam mocniej spadało. Ale ogólnie no my czekamy za deszczem, może jest bardzo, bardzo sucho, wszystko wysycha po trochu i to za wcześnie, żeby to w tej porze było jeszcze raz susza. No ale co, nic za to nie poradzimy, musimy się z tym pogodzić, także widzisz no. Pogodałem troszkę inną, no. Generalnie inny klimat, zupełnie inny klimat. Ale musi tak być jak jest, no. Powiem ci, że tak, że ja będę powoli odchodził, bo generalnie jutro trzeba do pracy wstać, jak nie było. Będę do południa, będę napuściła automobilu, po południu oczywiście na bazie. No i wieczorem pewnie przegapię, bo do tej pory o tych porach w ogóle nie wrócałem. Ale jednak, no widzę, że warto jednak zmienić te swoje przeżycia. Też nagrałem krótki film, być może mi się go jeszcze dzisiaj uda puścić. To zobaczę, czy jak to słychać było u mnie. Jeśli chodzi o radio, to niebawem będą zmiany u mnie, bo to już mi się trochę znudziło, pół roku minęło. Znudziło mi się, będą zmiany, zobaczymy, czy na lepsze, czy na gorsze. No wszystko przede mną. Zobaczymy, kolega ma. Generalnie też ma plan zmiennik, ja rozmawiam od niego, może się zamienimy. Zobaczymy, co nam to przyniesie. Aha, okej, no to fajnie, dobra. No zobaczymy, sam jestem ciekawy, co tam u ciebie, kurczę, stanie na bazie, no zobaczymy. Pewnie przy najbliższych jakichś takich filmikach gdzieś tam się to wszystko ukaże. No, a tak, oczywiście zapraszam, słuchaj, no jest drugi dzień pod rząd, wieczór, można powiedzieć, że noc i jest propagacja, piękna propagacja, kurczę, ładnie to idzie i bardziej stabilnie widzę to. Nie ma takiego, wiesz, strasznego QSB jak w dzień. W dzień to jest tragedia, a w nocy to po prostu jest normalnie szał. Wczoraj był szał, no i dzisiaj zaczyna się szał, albo się już pomału będzie kończył, zobaczymy. Zaczynają mi tu wchodzić takie szumy, wiesz, już na Santiago 5, ale tutaj miałeś 7, także cały czas byłeś powyżej. No, serdecznie pozdrawiam, Jarek, i do następnej fajnej łączności. Oczywiście życzę ci dobrej nocy i miłego dnia jutrzejszego w pracy. Oczywiście dużo klientów, żebyś był zajęty. Serdecznie pozdrawiam. 161 Papa Delta 01 Jarek i z tej strony 26 Foxtrot 004 Jarek. Do usłyszenia.